Przysłowie do trzech razy sztuka jak najbardziej pasuje do tego właśnie meczu, albowiem raz odwołano go z przyczyn covidowych, drugi raz dlatego, że zawodniczki Suzuki Korony Handball Kielce miały wypadek drogowy jadąc do Lubina. Teraz w końcu jesteśmy w hali widowiskowo-sportowej w Lubinie. Teraz w końcu uda się to spotkanie rozegrać i to jest bardzo dobra informacja. Zagłębie Lubin kontra Suzuki Korona Kielce. I już zawodniczki z Lubina w ataku pozycyjnym. Prawie 2,5 minuty tego spotkania za nami. Ciągle bez bramki. Kochaniak Sala jest do grania do lewej strony. Teraz bardzo taka mobilna Karolina. Rozrzucamy do prawej flanki. I to jest pierwsza bramka. Prawie 4 minuty tego spotkania. One ciągle tutaj jak na razie bez bramki. Kiedy się przełamią. Proszę, wydawało się, że tam Malickiewicz zdoła oddać, odbić ten rzut. Tak się nie stało. Przyspieszają Lubinianki. Świetnie wyprowadzona do tego rzutu Grzyb, ale też znakomicie tam. I znowu jest więc Koska, ależ tam było miejsce, żeby się rozpędzić. Natomiast kapitalnie zablokowała ją Drobik. Drabik to oczywiście uruchomiło kontratak. No i proszę, mamy bramkę. 20 minuta tego spotkania. 4 gole przewagi mistrzyń Polski. Jest Górna. Ona teraz miała miejsce, żeby się rozpędzić, ale znakomicie pograły Lubinianki. A Marta Rosińska dalej będzie tutaj tę akcję napędzać. Dobre wejście Pękali. Odważne, agresywne. Kochaniak Sala. Dobre indywidualne wejście. I tutaj Małgorzata Hibner. Jeszcze będzie okazja, żeby zdobyć 13. bramkę. No byłaby, gdyby nie ten błąd dosyć prosty przy wyprowadzaniu piłki Alicji Pękali. To oczywiście musiało zwiastować się kontratakiem, ale proszę, myli się Adrianna Górna w tak znakomitej sytuacji. Pierwsza połowa tego spotkania za nami. Oczywiście wynik nie może zaskakiwać. Pojawiła się też Malwina Hartman. Dobre indywidualne wejście, które daje bramkę numer 18 Lubiniankom. Zatem mamy rzut wolny i za chwilkę będą przyspieszać Kielczanki. Dobrze, Costa Pereira. Można wybrać zawodniczkę tego spotkania w aplikacji PGNiG Superligi, co polecamy robić. Przypomnę, że można głosować na zawodniczkę tego spotkania w aplikacji PGNiG Superligi. Do czego Państwa zachęcam tuż po zakończeniu tego meczu. Szalone problemy z wykończeniem akcji w ostatnich minutach. Teraz fantastyczne było to podanie. Emilia Galińska teraz na środku. Galińska ładnie ze zwodem kapitalnie wyhańcza tę akcję. I Lubinianki. Malwina Hartman na środku. Na półlewym teraz Daria Miłek. Zabawę zawodniczki z Lubina, skoro prowadzą tak wysoko i tak pewnie. Miłek przez środek. Znowu Zawistowska, proszę tam. Ależ znakomicie, spokojnie Rosińska. Mistrzyń Polski z ostatnią drużyną w tabeli PGNiG Superligi Kobiet. Raczej mało kto spodziewał się innego scenariusza. Znowu chciały z powietrza. Znowu chciały efektownie, z tym, że tym razem przeszkodziła im w bramce Patrycja Chojnacka. Proszę, jeszcze gol numer 2 z rzędu dla Kielczanek. Kończy się to spotkanie 15-bramkowym triumfem Zagłębia Lubin. Mogą być z siebie zadowolone podopieczne Bożeny Karkut. Teraz jeszcze kolejna nagroda. No i duża radość oczywiście także w szeregach Zagłębia Lubin, które wygrywa z Suzuki Koroną Handball Kielce. Jeszcze raz to przypominam, 36-21 Kamil Gapiński. Dziękuję Państwu za to wspólnie spędzone popołudnie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.